Cześć! Przed Tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Jak podaje Being Crypto, konto Vitalika Buterina na portalu X zostało zhakowane, co doprowadziło do strat o wartości 700 tysięcy dolarów. 9 września hakerzy zaatakowali konto współzałożyciela Ethereum Vitalika Buterina. Opublikowali oni fałszywy link, w wyniku którego wyłudzili blisko 700 tysięcy dolarów od niczego nie podejrzewających obserwujących. Atakujący wstawili post zawierający link oraz opis, według którego Consensus miał wydać pamiątkowe NFT upamiętniające ważną aktualizację na Ethereum. W rezultacie wiadomość namawiała użytkowników do kliknięcia w link, dzięki któremu rzekomo mogli odebrać darmowe NFT, co oczywiście okazało się pułapką. Wielu użytkowników nawet nie pomyślało, że coś mogłoby być nie tak, jako że wiadomość została wysłana przez oficjalne i zweryfikowane konto Buterina, a tymczasem po interakcji z linkiem zostali oni pozbawieni swoich cennych NFT. Analityk on-chain Zach XPT oszacował wartość skradzionych aktywów na około 691 tysięcy dolarów. Jest to już kolejny incydent, który wywołuje zaniepokojenie wzrostem liczby phishingowych oszustw na platformie X. Zarówno Zach XPT, jak i dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao wyrazili rosnące obawy związane ze wzrostem liczby takich oszustw. Na początku lipca hakerzy przejęli konta także innych znanych osób, w tym założyciela Uniswap Haydena Adamsa. Being Crypto informował także, że jeden z entuzjastów krypto w wyniku podobnego schematu stracił aż 24 miliony dolarów. O podobnym incydencie informuje Coindesk, który zwraca uwagę na zagrożenia ze strony dawnego Twittera pod rządami Elona Muska. W artykule mowa o rzekomym rozdaniu kryptowalut o wartości 25 milionów dolarów, co jest oczywiście zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Posty nawiązują do jednego z najgorętszych tematów ostatniego czasu, czyli funduszu Grayscale Bitcoin Trust, który w wyniku niedawnego zwycięstwa w sądzie może być na dobrej drodze do stworzenia swojego ETF-a. Główny przekaz jest prosty. Do rozdania jest 25 milionów dolarów w nowym tokenie GBTC, który jest symbolem powiązanym z prawdziwym funduszem powierniczym o wartości 13 miliardów dolarów, a aby owe tokeny otrzymać, wystarczy wejść w link zawarty w poście. Problem tkwi w tym, że konto Grayscale FND, które składa te obietnice, nie ma nic wspólnego z prawdziwą firmą Grayscale, co potwierdził jej rzecznik. Zanim Elon Musk kupił Twittera i zmienił jego nazwę na X, niebieski symbol, który widoczny jest obecnie obok wspomnianego fałszywego konta, oznaczał, że owe konto zostało zweryfikowane, a zanim do tego doszło, musiało przejść odpowiednią weryfikację. W tej chwili wskaźnik ten oznacza tylko tyle, że właściciel konta może sobie pozwolić na opłatę 8 dolarów miesięcznie, co powoduje rozprzestrzenianie się oszustw związanych z kryptowalutami. Tymczasem prawdziwe konto Grayscale posiada złoty znacznik, czyli symbol zarezerwowany dla firm i innych oficjalnych organizacji. Jest to zatem coś, na co użytkownicy platformy powinni zwracać teraz szczególną uwagę i rozróżniać te dwa znaczniki, aby zminimalizować ryzyko zostania oszukanym. Fałszywe konto Grayscale używało także oryginalnego logo, co dodatkowo wprowadzało użytkowników w błąd. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Cointelegraph podaje, że prawnik Ripple nazywa najnowszy ruch ze strony komisji obłudnym zwrotem. Stuart Alderotti, czyli dyrektor prawny Ripple i główny radca prawny w sporze ze strony komisji przeciwko Ripple Labs, zamieścił niedawno post, w którym określił najnowszy manewr ze strony komisji papierów wartościowych i giełd jako obłudny zwrot akcji. W swoim poście podkreślił, co jego zdaniem stanowi niekonsekwencje oraz działania manipulacyjne ze strony przewodniczącego Gary'ego Genslera. Jak mówi, kolejne zgłoszenia komisji i kolejna dawka hipokryzji. Po latach głoszenia przez jej przewodniczącego, że przepisy są jasne i klarowne i należy ich przestrzegać, teraz nagle płacze, że pilnie potrzebna jest apelacja, aby rozwiązać zawiłe problemy prawne. Inny prawnik, James Phelan, także ostro skrytykował komisję, wyśmiewając jej nowo odkrytą troskę o zachowanie zasobów sądowych. Zwrócił uwagę na wcześniejszą próbę zawieszenia przez komisję wszelkich postępowań w tej sprawie. Także John Deaton, czyli prawnik aktywnie wspierający XRP, powiedział, że ci, którzy nie są zaznajomieni ze sprawą, mogą uznać słowa Alderottiego za zbyt surowe względem komisji.
Jednak dla tych, którzy dobrze sprawę znają, określenie działań komisji jako hipokryzję jest po prostu odzwierciedleniem postawy federalnego sędziego prowadzącego tę sprawę. W sprawie przeciwko Grayscale sędziowie skrytykowali argumenty komisji jako arbitralne i kapryśne. Dodatkowo Chris Larsen, przewodniczący zarządu Ripple, uważa, że komisja może wkrótce zakończyć swoje podejście do egzekwowania przepisów za pomocą środków prawnych. Czy chcesz kupić lub sprzedać kryptowaluty za gotówkę? Zapraszamy do stacjonarnego kantoru, którego biuro znajduje się na poziomie -1 hotelu Marriott w Warszawie. Zapewniamy przyjazną atmosferę i 100% dyskrecji przy wymianie kryptowalut. Na hasło TUK prowizja od wymiany wyniesie jedynie 2%. Przed przyjazdem umów się z nami przez telefon lub e-mail. Zapraszamy! Dzięki za wysłuchanie! Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. TUK.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze platformy, takie jak chociażby SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków nawet pomiędzy różnymi łańcuchami. Znajdziesz tu także największe na świecie giełdy kryptowalut, takie jak Bybit, gdzie nie tylko możesz handlować kryptowalutami w sposób tradycyjny, ale także tradować z wykorzystaniem aż 125-krotnej dźwigni. Dla korzystających z dźwigni Bybit oferuje także bonusy w postaci voucherów pieniężnych, a ich wysokość zależy od Twojego zaangażowania. Znajdziesz tu także giełdy zdecentralizowane, czyli potocznie DEXy, a także sekcję poświęconą poradnikom. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do dołączenia do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!